Żyjemy w świecie, który cały czas będzie nam nasilał występowanie tych różnych chorób cywilizacyjnych, więc zapotrzebowanie na tego typu specjalistów będzie coraz większe, a tak naprawdę tych dziedzin, w których można się realizować, czy to właśnie dietetyka sportowa, czy dietetyka kliniczna, czy takie już bardzo wąskie różnego typu specjalizacje, jak psychodietetyka, czy współpraca na przykład z osobami, które mają zaburzenia odżywiania, będzie ich coraz więcej. Tak naprawdę od kiedy mam ten tytuł doktorski, od kiedy faktycznie mam potwierdzone te swoje umiejętności i ten stopień naukowy, nie tylko zawodowy otrzymałam, to inaczej też jestem traktowana przez środowiska medyczne, środowiska lekarskie. Też tak naprawdę firmy, które chcą podejmować ze mną współpracę, patrzą na mnie bardziej w charakterze takiego eksperta, nie tylko praktyka, ale również osoby, która ma te swoje kompetencje poparte tutaj właśnie tym tytułem naukowym, który nadal w tych środowiskach medycznych ma duże znaczenie, bo to pokazuje, że jesteśmy osobami, które chcą się rozwijać, które dbają o ten poziom swojej nauki i myślę, że to jest coś bardzo ciekawego. Ja to w zasadzie zawsze mówię, że traktuję trochę tą swoją całą karierę zawodową i naukową jako taką przygodę, bo to tak naprawdę jest, można powiedzieć, taka furtka do świata naukowców, dzięki której tak naprawdę jestem w stanie być jeszcze bardziej na bieżąco z tymi nowinkami i dowiadywać się coraz więcej tych fajnych rzeczy. Mam też dostęp do w zasadzie baz danych, takich, można powiedzieć, właśnie kierowanych stricte do specjalistów, dzięki czemu jestem jeszcze bardziej na bieżąco z informacjami i z postępowaniem, czy w ogóle z wdrażanymi różnymi pomysłami, jeżeli chodzi chociażby właśnie o terapię pacjentów na całym świecie, a nie tylko tym, co się dzieje w Polsce. Generalnie ja ogólnie bardzo lubię pracę z ludźmi, więc czy to są pacjenci, czy to są studenci, to uważam, że to zawsze jest duża przyjemność. Lubię mieć wykłady ze studentami, bo tak naprawdę to jest w sumie bardzo fajny sposób na to, żeby poznać inne spojrzenie, żeby samemu też się czegoś nauczyć. A tak naprawdę patrzenie, jak tacy młodzi ludzie, czy nawet nie, może nie młodzi, ale po prostu osoby, które chcą jakoś zgłębić swoją wiedzę, są tego ciekawe, albo jak można spróbować przekonać kogoś do tego, że może przedmiot, który wydaje się pierwotnie mało ciekawy, jednak jest bardzo ciekawy, to jest to fajne wyzwanie, więc jest to, myślę, że jest to przyjemność. Gdyby nie była przyjemność, to myślę, że bym już dawno z tego zrezygnowała. Faktycznie w pewnym momencie dostałam taką możliwość zostania ekspertem medialnym, można powiedzieć. Czy pchnęło to w jakąś stronę moją karierę? Myślę, że na pewno, ze względu na to, że jeżeli jednak pojawiamy się w mediach, jeżeli społeczeństwo, ludzie, odbiorcy, przyszli pacjenci widzą nas w mediach, to nadal również zwiększa naszą tak naprawdę wiarygodność. I oprócz tego, że więcej osób jest w stanie do mnie dotrzeć, bo właśnie gdzieś mnie zobaczyło, są w stanie sprawdzić moje kompetencje, mogłam ich czymś zainteresować, to też dzięki temu, że wypowiadam się w mediach, dużo osób w ogóle pierwszy raz słyszy o tym, że są na przykład jakieś problemy, że są dolegliwości i utożsamiają się z tym, co usłyszą, albo też słyszą o nowych metodach leczenia, więc myślę, że jest to bardzo fajny element mojej kariery, no i też na pewno ją ubarwia. Znakiem naszych czasów jest przede wszystkim to, że nie mamy na nic czasu. To jest numer jeden. Numer dwa, no to faktycznie tutaj największy problem mamy ze stresem. I tak naprawdę te dwa czynniki wpływają na bardzo przyspieszony rozwój chorób cywilizacyjnych, do których zaliczamy zarówno nadwagę, zarówno otyłość, choroby autoimmunologiczne, czyli takie jak chociażby choroba Hashimoto, ale również tak naprawdę zaburzenia funkcjonowania wszystkich, można powiedzieć, elementów naszego układu, co jest tak naprawdę konsekwencją tego, że żyjemy właśnie w ciągłym napięciu, w ciągłym stresie, że ciągle nie mamy tego czasu. Czyli zaczyna się od insulinooporności, często rozwija się cukrzyca, często rozwijają się inne choroby związane z tarczycą. Mamy problemy z funkcjonowaniem hormonów, z funkcjonowaniem hormonów płciowych, więc tutaj zaczynają się zaburzenia chociażby cyklu u kobiet, ale też ogólnie takiego pogorszenia funkcjonowania. Musimy też pamiętać, że znakiem ostatnich czasów jest bardzo duża ilość rozwijających się chorób psychicznych, zwłaszcza depresji, więc w zasadzie mamy takie duże kombo, dlatego że bardzo często jedno wynika z drugiego. Coraz częściej pacjenci, którzy się do mnie zgłaszają, nie mają jednej jednostki chorobowej, tylko mają kilka. Można powiedzieć, że one się rozwijają kaskadowo, czyli jedna będzie wynikała bezpośrednio z drugiego i jest to naprawdę bardzo duży problem. Myślę, że bardzo pocieszające jest to, że dieta jest tak naprawdę bardzo ważnym elementem terapii wszystkich z tych chorób, które się pojawiają, ze względu na to, że wszystkie badania pokazują, że najważniejsze do osiągnięcia zdrowia jest nasz styl życia, a tak naprawdę
tym najważniejszym, dominującym elementem stylu życia jest właśnie prawidłowa dieta. I to nie dieta rozumiana jako coś, co ma początek i koniec, czyli chwilowe odwzorowanie jakichś zaleceń, ale tak naprawdę znalezienie tego idealnego sposobu funkcjonowania, idealnego sposobu żywienia, który najlepiej będzie odpowiadał potrzebom naszego organizmu, bo to, jak jemy, co jemy, kiedy jemy, to przede wszystkim jest odpowiedź na nasze indywidualne potrzeby, ale również jest w stanie wspierać funkcjonowanie naszego organizmu, ale też ulżyć tak naprawdę naszym dodatkowym właśnie jakimś takim stresom, cierpieniom, czy nawet może też pomóc nam rozładować stres. Program, który prowadziłam, Dieta czy Cud, szczęśliwie akurat sama ta propozycja poprowadzenia tego programu pojawiła się chwilę po tym, jak obroniłam doktorat, więc to było w zasadzie taka miła odskocznia i nauczenie się też w ogóle kompletnie innego sposobu komunikacji. Bo w momencie, kiedy ciągle pracujemy na uczelni, jesteśmy pochłonięci tą pracą naukową, wyjazdami na konferencje, gdzie też ten język komunikacji musi być odpowiednio wyższy, to nagle takie nauczenie się mówienia do szerszej, można powiedzieć, widowni, do innego w ogóle poziomu odbiorcy, do tego, żeby dostosować tą komunikację i przekaz tak, żeby absolutnie każdy, niezależnie od zawodu, wykształcenia czy miejsca zamieszkania, był w stanie to zrozumieć, to myślę, że to jest fantastyczny w zasadzie, można powiedzieć, taka nauka i bardzo często te doświadczenia też wykorzystuję, ucząc moich studentów tego, że nie mają być zawsze i mówić, że tak powiem, tymi właśnie najtrudniejszymi słowami, tylko żeby byli w stanie przekazać wszystkie te dane naukowe, wszystkie te mądre, ważne rzeczy, tak naprawdę każdemu odbiorcy i to jest prawdziwa sztuka. Sama rola prowadzącej tego programu to było naprawdę fajne doświadczenie, fajna przygoda, nauczenie się czegoś innego i tego, że można zarywać noce i że w środku nocy można też wyglądać, jakby się opowiadało o czymś w środku dnia. Więc zupełnie coś innego, ale bardzo przyjemne. Zdecydowanie, jeżeli wiecie, że macie, można powiedzieć, w sobie umiejętności do pracy z ludźmi, jeżeli lubicie pracować z ludźmi, jeżeli lubicie ludzi, jeżeli chcielibyście komuś pomagać, to faktycznie wybranie studiów na kierunku dietetyka jest bardzo dobrym pomysłem, ze względu na to, że są to studia przyjemne, sama praca z pacjentami jest bardzo przyjemna, dość szybko jesteście w stanie zobaczyć, jak można pomóc pacjentowi, a też pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, który cały czas będzie nam nasilał występowanie tych różnych chorób cywilizacyjnych, więc zapotrzebowanie na tego typu specjalistów będzie coraz większe, a tak naprawdę tych dziedzin, w których można się realizować, czy to właśnie dietetyka sportowa, czy dietetyka kliniczna, czy takie już bardzo wąskie różnego typu specjalizacje, jak psychodietetyka, czy współpraca na przykład z osobami, które mają zaburzenia odżywiania, będzie ich coraz więcej, już jest ich bardzo dużo, a też taka praca jest niezwykle satysfakcjonująca.